Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Seva. I dziś będziemy zajmować się nieco innym, nieco wyjątkowym zeszytem, a dokładnie rzecz ujmując, początkiem komiksowej miniserii od wydawnictwa IDW Star Wars The High Republic The Monster of Temple Peak. Dlaczego mówię wyjątkowa? E, ponieważ nie jest to stricte miniseria, powiedziałbym, em, Marvelowa. E, nie jest to Star Wars Adventures. Które dostajemy z The High Republic, który jest ongoing, tylko dostajemy zamkniętą miniserię składającą się z czterech zeszytów: The Monster of Temple Peak, opowiadające nam, nam o przygodach Ty Yorik. I oczywiście zaznaczam, jest to pierwszy z czterech zeszytów, następne będą przychodziły w przyszłości, i oczywiście będę je recenzował tak jak standardowo. Natomiast przejdźmy do samego. Komiksu, a mianowicie Ty czyli jak ja to nazywam, gwiezdnowojenna Wiedźminka, była rycerz Jedi, która z jakichś jeszcze nam nieznanych powodów opuściła zakon Jedi i zajmuje się polowaniami na potwory, czy też generalnie wykonywaniem wszelkiego rodzaju zleceń e, najemniczych, ale specjalizująca się dzięki swojej umiejętności korzystania z mocy w. Polowaniu na różnego rodzaju potwory. Postać ta po raz pierwszy pojawiła się w Rising Storm, książce, która mam nadzieję jak najszybciej wyjdzie po polsku i której recenzję bezspoilerową również zamieściłem na swoim kanale. Natomiast sam zeszyt jest dosyć łatwo zapowiada nam to, o czym będzie cała ta historia, czyli ty, Jorik i jej, nazwijmy to, geneza. Ponieważ z jednej strony mamy główny wątek, w którym to nasza bohaterka udaje się na planetę Loref, na której otrzymuje zlecenie od tamtejszych mieszkańców. Jest to Generalnie na zewnętrznych rubieżach, i tutaj mamy bardzo dobry plus ukazania tego, jak niektórzy ludzie postrzegają życie na powiedzmy zewnętrznych rubieżach, na odległych skrajach galaktyki czy też republiki i co jest jakby jednym z tych wątków charakterystycznych The High Republic, które otrzymuje zadanie, żeby udać się w góry, gdzie rzekomo mieszka potwór, który napada, terroryzuje mieszkańców, zabija im bydło, zabija niektórych mieszkańców, no i są oni na krawędzi przetrwania i potrzebują pomocy właśnie naszej łowczyni nagry, czy też naszej Wiedźminki. Jednocześnie mamy drugi wątek, który jest retrospekcjami do młodości, 10 lat wcześniej tego, jak T. Mieszkała w ramach zakonu Jedi, jak była padałanką i jak rozpoczyna się jej znajomość z pewnego rodzaju nazwijmy to bliskim kolegą, e, który w pewien sposób, no jest tu chyba jakaś bardziej zaawansowana więź między nimi, czy przynajmniej była, no i oczywiście ona jest postacią, która jest taka dosyć niepewna, boi się przekraczać pewne granice, a jej, nazwijmy to kolega, jest bardziej otwarty na to wszystko i namawia ją na pewną tajemniczą wyprawę. I muszę powiedzieć szczerze, że myślałem, że dostaniemy coś lepszego. E, ponieważ jak na razie, Theorik i jej historia, zarówno ta nazwijmy to obecna i ta z retrospekcji, prezentują nam się jako. No cóż, standardowa historia zgorzkniałej osoby, która kiedyś była szczęśliwa, ale coś się straż, stra, stało strasznego z jej ukochaną osobą, więc ona teraz jest zamknięta na wszystkich, ale nie do końca, bo tak jak znamy z Rising Story, ale również jak znamy z tego, zeszytu natrafia podczas jednego ze zleceń na miejscowego mieszkańca, młodzieńca jakiegoś zwierza zwierzako-człowieka, nazwijmy to w ten sposób, którego ratuje, jednocześnie niwelując, powiedzmy, czy też niszcząc swoje zlecenie, nie zarabiając żadnych pieniędzy, więc nie jest taka twarda, to znaczy udaje, że jest twarda, ale tak naprawdę nie jest. I generalnie rzecz ujmując, są tu jakieś zaczątki, są tu jakieś początki tego, tej teorii, która mogłaby być naprawdę ciekawa, jej niechęć do Jedi, ale... Obawiam się, że to pójdzie w kierunku takim, że miałam kiedyś bliskiego faceta, ten facet zginął w czasie wypadku, a rycerze Jedi mi nie pomogli, więc jestem zgorzkniała, bo kazali mi być spokojnie, a ja byłem rozżalona, no i odeszłam od zakonu Jedi i, i, i w tą stronę... To w pewien sposób zmierza. Same rysunki, sam sposób prezentacji jest całkiem sympatyczny. Podoba mi się to, że powiedzmy, ta planeta na zewnętrznych obieżach, czy też na granicach Republiki, jest troszeczkę bardziej rolnicza. Jest, nie mamy jakichś super, ekstra zaawansowanych gospodarstw, zabudowań, tylko mamy namioty, w których mieszkają nasi mieszkańcy, farmerzy. Jest, jest całkiem sympatycznie. Na samej końcówce, oczywiście, możemy się domyślać, kto jest tą niewidzialną postacią. Więc tutaj żadnego zaskoczenia nie ma. Generalnie nie ma szału. Absolutnie w ogóle e, obawiam się, że nie będzie tutaj nic spektakularnego, nic absolutnie rewelacyjnego, co moglibyśmy w jakiś sposób e, podziwiać. Chyba, że e, Kevin Scott oraz e, Kevin Scott, który jest odpowiedzialny za scenariusz, oraz Rachel Stott, która jest odpowiedzialna za rysunki, może nas zaskoczą w następujących trzech zeszytach, bo dla mnie na razie Niestety muszę to powiedzieć, szału absolutnie nie ma. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli podoba Wam się to, co robię na moim kanale, na tych materiałach, to oczywiście możecie wesprzeć mnie finansowo. Link znajdziecie. Możecie postawić mi kawę, jak to się mówi. Przepraszam, że się teraz plączę językiem, ale pierwszy raz mówię o tym. Tak. W ramach zakończenia, tak więc link do postawienia mi kawy oczywiście znajdziecie w opisie tego materiału. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia w następnych wiadomościach, następnych recenzjach, następnych spotkaniach. I jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć.